Dzień dobry Państwu. Jest godzina 6:30 rano, dlatego nad Zalewem Siedleckim pustko. Są tylko wędkarze. Tak twierdzę, bo widziałem przed chwilą ich auta. Proszę Państwa, ten filmik dedykuję z wdzięcznością wszystkim moim wrogom, nieprzyjaciołom i antagonistom. Ponieważ dzięki nim jestem tym, kim jestem. Pomogli mi w rozwoju duchowym. Przez ich parcia odzyskałem swoją wartość. Jest to wielka pomoc, dlatego mam niesamowitą dla nich wdzięczność. Proszę Państwa, nie umiem tego dokładnie opisać słowami, bo nie da się tego. To jest coś pięknego. Po prostu nie ma wrogów. Życzę każdemu z Państwa, abyście, jeżeli macie taką wolną wolą, taką chęć, doznali takiego samego uczucia. Nie słowa, a czyn. Do tego dochodziłem całymi latami. Po prostu, kiedy mi się zdawało, że już jestem tak, jak powinno być, w przestrzeni swojego serca, okazało się, że to tylko słowa, maja, nieprawda, a więc nie walczyłem. W takim układzie poprosiłem Wszechświat o pomoc, aby zaczął mnie uczyć, żeby mnie nauczył Wszechświat, nie istota ludzka, ale Wszechświat. No i zaczęło się. Zacząłem widzieć myślokształty, to co stworzyłem. Nie mówię, że widziałem przyszłość i przeszłość, bo tego nie ma. Wszystko było w teraźniejszości, a więc widziałem, jak mnie ludzie zwodzili, okłamiwali. Mało tego, przyjeżdżali do mnie, prosili o pomoc, a później szydzili, wyśmiewali się, mieli mnie za naiwnego. Tak było. Z początku nie powiem, złościłem się, denerwowałem się, bo nikt by nie ten się nie zdenerwował, jeżeli po zabiegu zapłacił tyle, ile chciałem, czy nawet mniej, bo było takie sprawy, że umawiał się, że nie pójdzie do hotelu, bo jest taka możliwość przenocowana, to on przenocuje i zapłaci tak jak za hotel z wyżywieniem. Po tym wszystkim oszukał mnie, owszem zapłacił, ponieważ ja nie sprawdzam, ile położył pieniędzy na stole. Okazało się, że zapłacił tylko za hotel, nie za seans, nie za ten, a więc oszust. Nie miałem do niego pretensji, chociaż nie, z początku tak. Ale później nie, bo zrozumiałem, że to jest lekcja, próba dla mnie. O co prosiłem, to mam. I dlatego nie zgadzałem się na warsztaty jasnowidzenia, aby prowadzili i ludzie szli. Bo zrozumiałem, że to nie jest tak, jak niektórzy wykładowcy próbują wmówić słuchaczom warsztatowcom. Świat nie jest czarno-biały. Są różne kolory. I psychicznie nie gotów człowiek na to, kursant, może iść na oddział psychiatryczny ze strachu. Dlaczego? Ponieważ nie rozumie życia. Został nauczony, że jest czyścić niebo, piekło i inne to. I wszystko to mu się zaczyna materializować. Pogubi się. Wiem, co mówię, bo u mnie było to samo. Nie inaczej. Bywało, że ja byłem pewny, że rozmawiam z jakąś istotą ludzką. Nawet w sklepie czy w aptece dopiero zobaczyłem, że on się śmieje. To nie. To coś jest nie tak ze mną. I tak było. Po prostu rozmawiałem to, co mi umysł podsyłał.
On mówił co innego, ja mówiłem co innego, bo go nie rozumiałem. Tak to wszystko jest, dlatego wszelkie warsztaty nazwałem w jednym z odcinków próżnością, bo tak naprawdę to jest próżność, bo wszystko człowiek ma, tylko w to nie wierzy. Tak został ulepiony przez swoją rodzinę, przez szkołę podstawową, przez wyższe studia, mężczyzny przez wojsko, przez kościół. Właśnie to jest najgorsze. Nie mam nic do kościoła, niech on dla mnie istnieje, on mi nie przeszkadza. Ale według mnie, według tego co przeżyłem, jest to najgorsze zło, jakie powstało, bo ludzie naśladują kapłanów, to co oni mówią, a oni mówią tylko z egoistycznego swojego ja. Żeby mówili z serca, wszystko byłoby dobrze, ale jakby mówili z serca, to by żaden kościół nie istniał, bo każdy z was, proszę państwa, ma swoją świątynię i kościół w sercu i tego najbardziej obawiają się kapłani. Proszę państwa, ja dochodziłem z tego, co mówię, to jest prawda, ale moja prawda, możecie mi nie wierzyć, ale ja to wszystko przeżyłem. Zaczynałem od starszych religii, sprawdzałem, uczyłem się, wszechświat mi to pomagał. Jakbym poszedł do księdza, egzorcysty, on by osiwiał. On być może nie widziałby takiego możliwości mi pomocy, bo nie mógłby mi pomóc z tego względu, że to wszystko działo się na moją prośbę. Chciałem takiego nauczyciela i dostałem. Nie przeklinałem, nie wyzywałem. Było ciężko. I dlatego mam wielką wdzięczność. I dedykuję ten filmik moim wrogom, nieprzyjaciołom, antagonistom, bo są warci tego. Żaden guru, żaden nauczyciel tego by nie dokazał u mnie, tylko oni. Oni tego dokazali, że jestem tym, kim jestem. Jestem bardzo szczęśliwy. Spotyka mi wszystko, co najlepsze. Z mego punktu widzenia, właściwie to wszystko jest najlepsze. Nie istnieje takie co jak zło. To jest też wymóg. Są tylko odnośniki. Ludzkie odnośniki, bo to człowiek mówi, że jak jest dobro, musi być zło. Jak jest zimno, musi być ciepło i tak dalej. A więc takie to sprawy są. No coś mówić. Jestem bardzo szczęśliwy. Słowa tego nie oddadzą, ponieważ jestem w źródle życia, w jaźni. I jestem jaźnią. Jam jest, którym jest. W jedności Ducha Świętego. Wdzięczność mam dla was, proszę państwa, dla wszystkiego. Błogosławię wszechświat, błogosławię istoty zamieszkające na planecie Ziemi, planetę Ziemię, błogosławię moich wrogów, nieprzyjaciół, błogosławię braci i siostry, bliźni, którzy są uzdrowieni i nie tylko, których będę uzdrawiał. Wszystko błogosławię. Błogosławię sam siebie, ponieważ nic na tej ziemi nie ma oprócz jaźni. Można to nazwać kreatorem. Jam jest, którym jest, stwórcą, źródłem. Nie ma nic innego, tylko to. A reszta to jest maja. I każda istota ludzka powinna nauczyć się tego, że Bóg, kreator i jaźń jest tylko w sercu zakotwiczona i tam należy szukać mistrza, guru,
nauczyciela nie poza sercem, nie na zewnątrz, a wewnątrz. Dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia, do zobaczenia. Pa!